Krzysztof Skiba rozwiódł się z pierwszą żoną i niemal rok temu poślubił swoją partnerkę, Karolinę. Była żona od czasu do czasu komentuje jego zachowania, które muzyk prezentuje w mediach społecznościowych. Teraz nie gryzła się w język, a to, co wyznała, nie jest przyjemne. Krzysztof Skiba od niemal roku jest mężem Karoliny, która jest od niego młodsza o 26 lat. Para chętnie pokazuje w sieci swoje prywatne życie, nie szczędząc fanom kadrów pełnych wymiany czułości między małżonkami. Była żona uderzyła w Krzysztofa Skibę, była żona muzyka w październiku 2023 roku udzieliła wywiadu portalowi Shownews, w którym zdradziła kulisy rozstania z Krzysztofem Skibą. Nigdy żadna sfera naszego życia nie była w kryzysie. Przypadkiem znalazłam niepodważalny dowód świadczący o zdradzie. Pod koniec 2019 roku Krzysztof Skiba poznał Karolinę Kępińską. Od tego czasu ich wspólne zdjęcia regularnie były zamieszczane w mediach społecznościowych ówczesnej kochanki, z kilkumiesięczną przerwą podczas choroby męża i całkowitego lockdownu. Na pierwszy występ jeszcze w czasie pandemii mąż wyjechał 19 czerwca 2020 roku do Kielc. Jak się okazało, towarzyszyła mu kochanka, zdradziła, to jednak nie był ostatni raz, kiedy Renata Skiba oceniła byłego męża. Była żona o Krzysztofie Skibie, człowiek niedowartościowany, Renata Skiba w kolejnej rozmowie z portalem Shownews oceniła zachowanie byłego męża, który w mediach społecznościowych zdradza szczegóły swojego życia osobistego. Odniosła się do wielu lat ich wspólnej drogi, nigdy nie godziłam się na pokazanie prywatnego życia, domu, rodziny, choć takich propozycji było wiele. Według mnie, a nie jestem osobą publiczną i nigdy nią być nie chciałam, pokazywanie prywatności ma swoją cenę. To dla ludzi niedowartościowanych, powiedziała, była żona Krzysztofa Skiby podkreśliła, że niegdyś muzyk prezentował takie same poglądy jak ona, teraz zmienił je na takie, którymi wcześniej gardził. Dodatkowo zarzuciła mu, że jako artysta nie ma wiele do zaoferowania, jeśli ma się coś do zaoferowania jako artysta, to nie ma potrzeby sprzedawania dodatków w postaci scen z życia rodzinnego. Im mniej artysta ma do zaproponowania jako twórca, tym bardziej chce zwrócić uwagę byle czym, żeby istnieć medialnie i wywoływać emocje. Zresztą mój były mąż kiedyś uważał tak samo, był zachwycony tym, że nigdy tej zasady nie złamałam i nie imponował mi medialny blicht. Zawsze szydził z takich zachowań i takich sytuacji, które teraz sam prezentuje. Ciekawe, czy doczekamy się odpowiedzi muzyka na te zarzuty.